no niestety, znaczy niestety, stety nie nosili, no to nie omieszkał powiedzieć, że no, takiego czegoś to, to tak to chyba nie było i to chyba raczej tak nie będzie i to chyba lepiej zdjąć. Czyli właściwie to zdejmowało się od razu na prędce. Z Martuną na pewno byśmy dostały ogromną za fryzurę. Widzieliśmy na jakieś wyjazdy, każdy wychodził na scenę, schodził, chował instrumenty. To on przychodził i robił wszystko, żebyśmy stanęli gdziekolwiek, gdzieś na rynku, gdzieś obok jakiejś kamienicy. Nigdy nie stawiał siebie w centrum zainteresowania. On był po prostu, on starał się być na uboczu, to on starał się być naprawdę niewidoczny, tylko on patrzył na te swoje laborośle. Na akordeonie, nie? Ale już nie na koźle, tylko grywa na akordeonie.